Cześć pompomaniacy, za mną farma warta 5,5 miliona złotych, inwestycja życia i marzeń. A tutaj obok, zobaczcie, czyjś dom. I zwróćcie uwagę, czym są podparte stare okna o tą stodółkę. Starymi panelami. Teraz zobaczcie, nowocześność tam za 5,5 miliona i taka lokalna. Tutaj panelek, tu panelek leży, tam jeszcze jeden leży. Cześć pompomaniacy, dzisiaj Was zabrałem w specjalne miejsce. Śladami farm fotowoltaicznych w Małopolsce. Ostatnio mieliście okazję zobaczyć taką farmę, która powstaje na kawałku 1 hektara na zboczu góry. A dzisiaj jestem na jeszcze większym farmie, dokładnie w miejscowości Tymbark. Zakłady Tymbark, te, które produkują soki i napoje, które znacie, znajdują się za tymi drzewami dosłownie, a ja stoję obok jednej z największych farm fotowoltaicznych w okolicy o mocy 1 megawattopika. Słuchajcie, niesamowite. Farma jest z 2015 roku i zaczęto ją budować w połowie roku 2015, a już w grudniu zaczęła działać i właścicielem tej farmy jest zakład w Tymbarku właśnie. I dlaczego Was tutaj zabieram? Po pierwsze, 4000 paneli. Wiecie, co to znaczy? Że tych paneli jest tak dużo, jak widzów, subskrybentów na moim kanale. Więc bardzo Wam dziękuję za 4000 subskrypcji. Szapoba dla Was, że mieliście ochotę oglądać te moje wszystkie filmy. Bardziej lub mniej udane oczywiście. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego poprzedniego filmu. 6000 wyświetleń, to świadczy o tym, że fotowoltaika Was niesamowicie kręci. No więc pokazuję Wam to, co w mojej okolicy najfajniejsze. Dzisiaj jesteśmy w Tymbarku i 4000 paneli fotowoltaicznych za mną. Słuchajcie, no oczywiście nie da się tam wejść, tak? Słuchajcie, no to jest obiekt prywatny, nie ma możliwości, żebym tutaj mógł wejść. Mogę Wam to tylko pokazać zza płotu, ale robi to niesamowite wrażenie. Tutaj jeszcze tylko, żebyście mogli zobaczyć, że zostało to dofinansowane przez Unię Europejską z programu na lata 2007 do 2013. I dzięki temu zakłady Tymbark mają pokryte zapotrzebowanie na 25% energii, którą zużywają po to, żeby wyprodukować dla Was soki albo energy drinki, z których słyną w ostatnich czasach. No to co? Przejdę się z Wami dookoła, pokażę Wam troszeczkę to bliżej, postaram się. No, niesamowite jest to, że to jest elektrownia, ale tutaj nie ma żadnych kominów, nie ma żadnych słupów. No wygląda to całkiem inaczej niż w tych takich normalnych elektrowniach, które są, oj, czekajcie, pokrzywy straszne, które możemy spotkać na co dzień. Zobaczcie, końca nie widać. Niesamowite, niesamowite. I już tutaj sobie zobaczymy, jak to wygląda w miarę możliwości. Przełączę kamerę na tą drugą, postaram Wam się to zbliżyć. Ale zobaczcie. Zobaczcie, ile to jest set metrów. To jest 2 hektary. 2 hektary, pokazałem 4. Ale to dlatego, że jest nas 4000 na tym kanale. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 2 hektary paneli. Niesamowite, słuchajcie. Niesamowite. Niesamowite. I zaraz sobie sprawdzimy. 4000 paneli fotowoltaicznych. Zaraz Wam opowiem o kosztach budowy tej inwestycji. No i co? Chcecie być tak zieloni jak zakłady w tym barku? 4000 paneli, 1 MWh energii elektrycznej ze słońca. Dzisiaj mamy idealną pogodę, jak widzicie. A więc te panele zasilają ten zakład. I ten zakład zużywa przez to dużo, dużo mniej energii elektrycznej. 12 rzędów paneli fotowoltaicznych. 2 hektary. 2 hektary paneli. No powiem szczerze, że robi taka farma wrażenie. Tutaj się nic nie dzieje. Latają pszczółki. Nawet wiatr nie, jakoś nie hula. Proszę bardzo. Pajączki tutaj sobie mają pobudowane swoje sieci. I tutaj produkujemy prąd. Niesamowite, prawda? Taka czysta elektrownia. Czysty prąd. Od godziny
8 do godziny 17. Po tych godzinach niestety elektrownie węglowe, które nie są wcale takie złe i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Takie coś jak tutaj jest świetne, ale pamiętajcie, bez elektrowni węglowych też nie damy rady, a że na węglu śpimy dosłownie, to nie możemy na niego aż tak psioczyć. Takie elektrownie jak najbardziej są fajne i one uzupełniają nam tą naszą energetykę, ale pamiętajcie, że bez węgla nie damy rady. Niesamowite, końca nie widać. 5,5 miliona złotych. 5,5 miliona złotych za 4000 paneli, stację meteorologiczną i aparaturę monitorującą to wszystko. 5,5 miliona. Tanio nie było. Poczekajcie, bo aż tak dobrze nie liczę w głowie, w pamięci. Tak jak już wspominałem, ta farma pokrywa 25% zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. Czy oni w ogóle tu są bardzo ekologiczni i łącznie wydali w ekologię 250 milionów złotych, z tego co się chwalą oficjalnie. No, farma jest dofinansowana w części z Unii Europejskiej, reszta została pokryta przez zakład. Czyli tak naprawdę przyłożyliście do tego wszyscy ręce, ponieważ kupując soki, myślę, że kilka groszy żeście tutaj wsadzili, a za co wam bardzo tutaj lokalni mieszkańcy pewno dziękują. A ja teraz sobie szybko policzę na kalkulatorze. 5,5 miliona, ależ dużo zer, podzielić przez 4000 daje nam 1375 zł za jeden panel. 1375 zł za jeden panel. 5,5 miliona złotych. 4000 paneli, jak 4000 subskrybentów na tym kanale, a więc bardzo jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że takich farm powstanie coraz więcej w mojej okolicy, w waszej okolicy. No i że będziemy sobie mogli takim fajnym, niebieskim, błękitnym niebem oddychać powietrzem z takiego nieba i wszyscy będziemy szczęśliwi, zdrowi i weseli. A na kanale pojawi się kolejne 4000 subskrybentów, więc teraz co? No, trzeba... Górny cel w tym momencie to 5000. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania oraz zostawiania łapek w górę albo w dół. To już jest nieważne. Ważne, żebyście dawali znać, czy wam się te filmy moje podobają. A jeżeli się będą podobały, to odwiedzimy kolejne takie farmy w okolicy. Może do którejś się uda wejść, pokazać dokładnie. 1470 zł za jeden panel. 5,5 miliona złotych. Unia Europejska i zakłady Timbark i Dream Media. 4000 subskrybentów. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Zobaczcie, już je widać. A teraz do drzewa. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję, że klikaliście w subskrypcję kanału, w komentarze. Aj. Kurde. Chyba jadą po Dreamusia.